Witam Państwa na kanale Projekt Konsola TV. Dziś gramy w wersję demonstracyjną Final Fantasy XV, a więc epizodę Duskae. Tak zwane epizody Duskae, które jest zawartością udostępnioną wraz z premierą gry Final Fantasy Type 0 HD, z której to również zamierzam nagrać materiał dla Państwa, ale dziś zajmujemy się kolejną częścią tego obszernego, aczkolwiek oczywiście ograniczonego, ale świetnie wyglądającego, jak możecie tutaj zauważyć, świata. Do pierwszego odcinka odsyłam Was w linku poniżej. Warto sprawdzić, jak to wszystko się rozpoczęło. Naszym zadaniem, tak pokrótce może przytoczę, jest wytropienie bestii, behemota. No nie jednej z tych pięknych bestii, które tutaj możecie oglądać, a bestii, która ukrywa się gdzieś tutaj w tym terenie. Musimy ją unicestwić, aby zarobić 25 tysięcy kredytów na naprawę naszego super samochodu. W epizodzie Duskae fajne jest to, o tutaj mamy mapkę, tutaj mamy punkty tak zwane set destination, czyli to, gdzie powinniśmy się udać, gdzie powinniśmy szukać śladów bestii. Ale to ten obszar, to ten region jest tak obszerny, że można tutaj sobie swobodnie pobiegać, pobawić się, poszukać nowych rozwiązań, ale też po prostu sprawdzić, bo jest co tutaj sprawdzać, jest tutaj co odkrywać. Oczywiście nie jest to, oczywiście to jest tylko wersja demonstracyjna, nie jest to pełna wersja gry, więc no jak gdyby możliwości są ograniczone, ale jako demo to bardzo dobrze się sprawdza, bowiem pokazuje system rozgrywki, bardzo fajny, bardzo otwarty, bo w Final Fantasy w ostatnich odsłonach ta dobrowolność w podejmowaniu decyzji, ona była bardzo ograniczona. Final Fantasy odeszło od takich typowych standardów gier wideo i zdecydowano się na bardziej liniowe prowadzenie rozgrywki, no i to oczywiście spotkało się z krytyką w tych ostatnich odsłonach. W drugiej odsłonie 13 części w cyklu, no było już z tym trochę lepiej. W Lightning Returns również, ale to jednak nie były typowe sandboxy, a Final Fantasy XV ma być właśnie takim typowym sandboxem. Znaleźliśmy kolejną wskazówkę, zniszczoną skałę przez Behemota. Tutaj mamy o wiele więcej dobrowolności i możemy udać się tak naprawdę w każde miejsce. Tutaj na mapie może ten region tak ogromnie nie wygląda, ale gdy po nim się poruszamy, gdy po nim wędrujemy, to naprawdę jest tutaj kilka fajnych miejsc. No i tak właśnie chcę Wam pokazać dzisiaj las, walkę, przede wszystkim walkę, bo Final Fantasy... O, będzie szansa na walkę. Final Fantasy przechodzi troszeczkę do innego stylu. Odchodzi od typowych turowych starć do takiego RPG akcji. Pokroju... może nie Dragon Age, bo tam jednak te skille i to wszystko wygląda nieco inaczej. Ale pewno nie pokroju Wiedźmina, bo tam gramy tylko jednym bohaterem. A tutaj jest taka walka bardzo efektowna naszej grupki. Oni się tutaj wspierają, oni tutaj wszyscy mają specjalne umiejętności. Ja mam specjalne umiejętności. Jak możecie zauważyć, w trakcie walki po lewej stronie ekranu jest taka ramka technik. Tam do wyboru mam kilka technik, z których mogę korzystać. Wybieram je krzyżakiem. No i one oczywiście są opisane tam punktami Magic Points, punktami many i mogę z nich korzystać. No w demie jest ich niewiele, ale to i tak daje radę całkiem. Są to takie ataki obszarowe, ataki z góry, wysysanie bodajże krwi, co to daje nam nieco życia. Przeciwnicy nie są ci standardowi, tak jak tutaj widzicie, nie są zbyt wymagający, ale właśnie to tylko ta współpraca pomiędzy bohaterami no daje nam taki wynik, jak jest. Bo wydaje mi się, że gdyby Noctis był tutaj sam, no by jednak był przytłoczony przez tych przeciwników i nie dawałby sobie zbytnio rady. Tu oczywiście otrzymujemy doświadczenie w taki standardowy sposób, ale to jest też ciekawe, że doświadczenie przeliczane jest dla bohatera dopiero po tym, jak udamy się do miejsca spoczynku, do obozu. Tam są też podsumowane działania naszych akcji, czy to za dnia, czy to w nocy. No i to wygląda naprawdę, naprawdę świetnie. W ogóle mi osobiście się bardzo podoba ten nowy system rozgrywki, nowy system walki.
No on świetnie wygląda, jest efektowny. Tutaj są, to jest zupełnie inny styl zabawy, inny styl skillów, inny styl walki, zupełnie inne bronie niż w konkurencyjnych tytułach. To jest inna gra, prezentująca zupełnie inny charakter, no nie? I albo się ją lubi, ale ją warto na pewno sprawdzić. I daje to też dużo nadziei w moich oczach. Epizody Sky daje dużo nadziei, że ta pełna część Final Fantasy XV może być naprawdę świetna pod względem samej walki, bo już ten system tutaj, który on jest ograniczony, korzystamy z kilku guzików i kilku póki co umiejętności, ale wygląda świetnie. No jestem ciekaw, co tak naprawdę zostanie zaprezentowane jeszcze w pełnej odsłonie. No na datę premiery pełnej odsłony będziemy musieli jeszcze niestety poczekać, ale no już to demo naprawdę mi osobiście no daje dużo nadziei, że w końcu ten cykl, ta gra, ta seria wchodzi na dobre tory, na te, które powinna właśnie, na których powinna właśnie być w ostatnich latach, ale do PS4 i Xbox One są świetnym powodem i szansą na to, żeby naprawdę zbudować potężnego sandboxa konkurencyjnego na rynku. No a tutaj zobaczmy kolejną walkę. Tutaj też widzicie, że dosyć często dzika zwierzyna po prostu się wtrąca, albo przez przypadek zostaje zaatakowana, no i choć ja nie chciałem jej atakować, tych większych zwierząt, to one i tak się wtrącają i czy chcesz, czy nie chcesz, musisz z nimi walczyć, bo tu są to jest taki podział na drapieżników i no, takich niegroźnych, neutralnych, ale jeżeli takiego osobnika zaatakujesz, no to on... automatycznie staje się twoim wrogiem i musisz sobie z nim poradzić. Oni są, co ciekawe, o wiele wytrzymali się od tych zwykłych przeciwników, no ale starczy z bohaterami, nie mają większych tutaj szans. Warto też pochwalić przede wszystkim Square Enix, nie za samą walkę, a za animację bohaterów i oprawę graficzną, bo to jest temat, do którego warto wracać. Analizując epizody do Sky, przede wszystkim bohaterowie. W mojej opinii są nakreśleni świetnie. Mamy 4 osobistości, ale przede wszystkim oni zostali nie od strony takiej charakteru nakreśleni, ale nawet i wyglądu. Ja już tu mówię o kwestiach technicznych. Oni naprawdę świetnie wyglądają. Te ich płaszcze, fryzury, ich ciało zostało naprawdę świetnie animowane. I widać też, że ruchy są strasznie naturalne. Że to wszystko... Czy oni poruszają się i wyglądają, zachowują się przede wszystkim w trakcie i po walce bardzo realistycznie i efekty cząsteczkowe, tak jak tutaj widzimy w walce iskry, różnego rodzaju ogień, kolorki, to wszystko świetnie kontrastuje z tym, jak ta gra wygląda i daje szansę, że no na PS4 i Xbox One otrzymamy naprawdę tą graficznego killera, ja na to liczę, bo no, nie spotkałem się w ostatnich latach z żadną grą, w której walka wyglądała była aż tak efektownie. A o co mi chodziło z tym naturalnym zachowywaniem się, to tym, jak przeciwnicy zachowują się po walce. Czasami sobie przybijają piątki, gdy się udaje im jakaś wspólna akcja. Biją sobie brawo. No, wycierają sobie pot z czoła. No, to wszystko jest takie fajne i to jest nie takie powtarzalne. Ja nie wiem czasami, jak Noctis się zachowa, co powie i te ich... różnego rodzaju pogadanki, pogaduchy w trakcie spacerowania, w trakcie wędrowania. To ja wiem, że to nie jest nowość, bo to było już, chociażby w grach starej Dragon Age. Ale to naprawdę dodaje realizmowi całej zabawie. O, mamy kolejny dowód na istnienie bestii. Ja się będę też często zachwycał tu oprawą graficzną, bo jest tutaj naprawdę czym się zachwycać. Tak jak już mówiłem, animacja głównego bohatera, ich projekty mi się bardzo podobają. Bardzo też przypadło mi do gustu to, jak oni się poruszają razem. To nie jest takie bezsensowne, że oni biegną za mną po prostu jakimś tam rzędem. Oni dość często się rozbiegają, gdzieś tam sami próbują gdzieś wędrować, gdzieś... I tam też sami gestykulują w różny sposób. To też jest fajne, bo ja od nowej generacji konsol oczekiwałem tego, że będzie więcej życia w NPC-ach, czyli więcej życia w tych... No ale tutaj ta panorama jest też
O czymś świetnym. Na to czekałem od wielu lat w Final Fantasy. Choć oczywiście mam też zastrzeżenia do tego, że są sterylne. Niektóre rzeczy są dość sterylne. Jest sterylne otoczenie. Takie stałe, nie ma wiatru. Te drzewa nie powiewają. No i to wygląda dosyć... Na tym etapie jeszcze tak dosyć sztucznie. Te drzewa też są takie powtarzalne. No ale w ogólnym rozrachunku to wygląda bardzo dobrze, tak czy siak, więc ja liczę, że oni to poprawią, że może to jest po prostu taka lokacja, że miała być taka spokojna, taka cicha, no, ale jestem przekonany, że w tej głównej, pełnej wersji, no to otrzymamy naprawdę przegląd przepięknych, zimowych, pustynnych, takich zalesionych jak tutaj, nizinnych lokacji. No Final Fantasy z tego słynie, że oni zawsze w każdej odsłonie no mieliśmy naprawdę przegląd wszystkiego rodzaju lokacji, wszystkie klimaty. No i to mi się zawsze podobało. No a w epizodzie Skae mamy taki posmak właśnie takiego nizinnego krajobrazu, który no może się podobać. Don't do anything I won't do. Same to you. Bohaterowie, jak zauważą przeciwnika, to oni też się tak zachowują, tak. Są podjudzeni, tacy mają wzmożoną percepcję, tak. Przeciwnicy nie czekają po prostu, tylko szukają tego zagrożenia, rozbiegają się, sami reagują. To jest bardzo fajne, że reagują też bardzo mądrze. Nie wdają się, póki co nie zauważyłem żadnych głupich błędów, że nasi pomocnicy nie wdają się w żadne głupie starcia, że tam no bardzo rzadko dają się jakoś złapać w clinch, naprawdę rzadko przegrywałem. Tu akurat był jeden przeciwnik, więc problemu nie było. A to było właśnie to, o czym mówiłem. Te takie ruchy, animacje bohatera po skończonej walce. To też może się podobać. No cóż, warto podsumować to demo i tę zawartość. Recenzję epizodu Skae możecie przeczytać na projekt konsola. No moim takim ostatnim, podsumowującym słowem pewnie będzie to, że Final Fantasy ostatecznie wchodzi w fazę takiej naprawdę konkretnej przemiany. Square Enix nie oszukują, nie trzymają się teraz już patentów wypracowanych w poprzednich odsłonach, tylko szukają zupełnie nowej drogi. No z Final Fantasy XIII, tą całą trylogią, był ten problem, że to były dobre gry, ale one cały czas były robione tym samym standardem. A w przypadku 15, no bo 14 to jest oczywiście gra MMO, no to naprawdę twórcy robią małą ewolucję. Nie mowa, oczywiście tutaj nie ma mowy o rewolucji, ale to jest ewolucja tego cyklu. No zmieniają zupełnie ten system walki, taki bardziej nowożytny, bardziej ciekawy. Wydaje mi się też, że no świetnie przygotowali ten cały świat artystycznie. Mam nadzieję, że nie zawiodą nas, mówiąc o otwartości świata, że to epizody do Skae nie będzie tylko takim skowronkiem, który tak naprawdę no nie przyniesie tego takiej wieści, znaczy nie będzie taką zapowiedzią tego, co taką autentyczną, co znajdziemy w 15, bo no jeżeli to epizody do Skae miałoby być tylko takim chwytem marketingowym, to nieładnie, ale no wierzę, że na pewno w 15 odsłonie, jestem przekonany, że już w 15 odsłonie otrzymamy typowego, bardzo dużego, bardzo rozbudowanego, z wielkim rozmachem zrobionego sandboxa, bo na to liczą chyba wszyscy. No to jest niezwykle efektowna gra, niezwykle fajna, niezwykle popularna i naprawdę warto jest się nią interesować. Jeżeli macie okazję sprawdzić epizod Duskae, no to polecam. No, dla mnie zapowiada się ta gra niezwykle emocjonująco i liczę już na pełną wersję, na zapowiedź daty premiery pełnej wersji. Żegnam się, a za was zostawiam w ferworze walki. Cześć. Anyone dead? Not me! Highness?